Wielkie Kolędowanie w wykonaniu Dominiki i Janusza Żyłki przyciągnęło pełen kościół słuchaczy. Były tradycyjne kolędy i pastorałki. Nie brakowało piosenek z autorskiego repertuaru Dominiki i Janusza Żyłki. To nie jest taki koncert, jak odbywamy w całym roku, to jest zupełnie inny. Dlatego mówię jeszcze raz, rodzinne kolędowanie oznacza, że mamy być dzisiaj jedną wspólnie, radośnie śpiewającą rodziną, która przyszła tu w dobrym celu, po prostu w dobrym celu, żeby jako rodzina pokazać, że mamy wielkie serca. Podczas koncertu zbierane były datki na drugą operację Michała Kostona, ucznia Strzeleckiego Liceum, chorego na idiopatyczną skoliozę młodzieńczą. Idiopatyczna dlatego, że nie wiadomo jakiego jest pochodzenia, wieku dojrzewania. Jak szybko rósł, to ta choroba postąpiła znacząco i nie ma szans, żeby to powstrzymać inaczej niż tylko operacyjnie. Czekamy troszkę z obawami, bo wiadomo, to jest bardzo skomplikowana operacja. Ma trwać około 10 godzin, więc sporo. Muszą wyłączyć płuca całkowicie podczas zabiegu, co później wymaga takiej intensywnej rehabilitacji. Michałowi brakuje tchu i grozi niepełnosprawność. Pilna i kosztowna operacja we Włoszech pomoże mu wyzdrowieć. Wymyśliliśmy taką pierwszą akcję, drugie życie zabawek. I osoby, które chciały nas wesprzeć, czy pracownicy, poprzynosili zabawki w bardzo dobrym stanie, dużo nowych. I te zabawki fajnie pakujemy. I w starostwie była pierwsza akcja, te drugie życie zabawek, gdzie pierwszy raz zbieraliśmy pieniążki. Udało się też bardzo dużo zebrać, około 4000. Każdy darczyńca może otrzymać w zamian fajną zabawkę. I to o to chodzi, że dobro zawsze wraca. Jak coś damy, to możemy też coś otrzymać. Święto Trzech Króli jako Dzień Szczodrości doskonale wpisało się w charytatywny wymiar wydarzenia. Spotykamy się w kościele parafialnym właśnie 6 z takiej wspólnej inicjatywy naszych wolontariuszy w starostwie Janusza Żyłki wraz z córką, którzy zdecydowali się zaśpiewać charytatywnie na tym koncercie parafii, która udostępniła nam wspaniały kościół, wspaniałą akustyką, no i oczywiście powiatu, który to wszystko spina i zamyka organizacyjnie, żeby wspólnie pokolędować, spotykamy się, żeby porozmawiać, szczególnie podzielić się dobrem z innymi. I ten koncert charytatywny miał takie przesłanie, aby podzielić się dobrem z Michałem. Dzień Trzech Króli to taki symboliczny dzień pojednania, szczodrości, braterstwa. I tego Państwu życzę, aby cały był taki otwarty i hojny, pełen radości, uśmiechu.